Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Dzień dobry, nazywam się Sabina Twardowska. Jestem autorką wystawy o tytule Spokojnie to tylko Awaria kontynuacji wystawy Czy leci z nami pilot wrocławskiej wystawy? Jestem absolwentką Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Malarstwa. Obecnie jestem doktorantką drugiego roku Instytutu Sztuki przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jestem malarką, ilustratorką, zajmuję się grafiką projektową, pracuję na uczelni wyższej, gdzie prowadzę właśnie pracownię ilustracji i grafiki projektowej. I tak myślę sobie, że wpływy malarstwa i projektowania graficznego, ilustracji i plakatu, bo to też mnie interesuje ten obszar, są wyraźnie widoczne w mojej twórczości. Ta wystawa to jest, to jest wynik, Artystyczny wynik moich obserwacji, szczególnie ostatniego czasu, obserwacji rzeczywistości, w której się znajdujemy. Czy tak jak ja ją widzę, oczywiście, tak jak postrzegam to wszystko, więc to są obserwacje dotyczące obszarów związanych z polityką, jakichś relacji społecznych, relacji w ogóle międzyludzkich w rodzinie. Tak. Powiedziałabym może trochę w krzywym zwierciadle, z przymrużeniem oka, gdzieś staram się, mam nadzieję, że to jest widoczne, nie uderzać w jakieś podniosłe tony, tylko raczej sprawy, które są dla mnie no bolesne czasem, istotne, trudne, a czasem wręcz mnie śmieszą może tak, bo, bo obserwuję sobie pewne sprawy, które, które powodują niedowierzanie graniczące z jakimś takim lekkim chichotem, może nerwowym trochę. No więc staram się o tych sprawach mówić w taki sposób jednak e, lekko ironizujący po to, żeby się może jakoś całkiem nie poddać smutkowi. Także ta wystawa tego dotyczy. Te obrazy nie odwołują się może jakoś bardzo wprost do konkretnych, takich bardzo, bardzo konkretnych sytuacji, ale, ale myślę, że opisują nastrój, który, który mi towarzyszy, podczas kiedy tak się rozglądam dookoła dzisiaj. Jeżeli chodzi o technikę, której używam, obszar, w którym się poruszam, taki związany z technicznymi kwestiami, to tutaj nie ma takiej sytuacji, że jest tylko akryl albo tylko olej, albo zawsze coś tam. Różnie. Ostatnio te obrazy z wystawy na pewno są, są po prostu malowane akrylem, ale to trochę wynika z tego, że Akryl jako technika szybko schnąca pozwala mi na szybkie malowanie, na szybkie umieszczanie jakichś haseł, poprawianie, przerysowywanie czegoś, takie, takie działanie dosyć intensywne i szybkie, a tak ta wystawa była malowana nie ze względu na brak czasu, ale ze względu na jakąś taką silną potrzebę, żeby tak, tak jak się zapisuje na murach hasła różne czasem, to żeby, żeby jakby w takim, w takim kontekście trochę pracować. Ja najczęściej maluję z głowy, nie robię projektów, więc czasem ten obraz mnie prowadzi, więc ten akryl po prostu mi pomaga, ta technika. Więc te obrazy są w takiej technice, ale używam różnych technik. Zależy, zależy jaki nastrój mam i, i o czym maluję. Olej na przykład jest lepszy do tego, żeby rozmalowywać obraz, żeby się zagłębić, kontemplować pewne kwestie. Akurat w przypadku tej wystawy, to miałam potrzebę na takie działanie szybkie, celne i konkretne, więc więc wybór padł na akryl. Mam stronę internetową oczywiście, nawet dwie. Taka główna strona internetowa, którą można sobie otworzyć w internecie i znaleźć moje prace, to jest www.twardowska.com po prostu. I tam jest odnośnik do kolejnej strony z ilustracjami moimi, bo tak jak mówię, to, to są takie obszary dwa, które ja, które się mocno zagłębiam i żaden nie wygrywa z tym drugim. Więc jestem ilustratorem równolegle. Ta druga strona to jest www.ilustracjewaf.pl. No ale tam w linkach na tej twardowskiej.com można znaleźć odnośnik. Także tam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby zobaczyć więcej moich prac i czegoś się o mnie jeszcze dowiedzieć, to serdecznie zapraszam. Wystawa Spokojnie to tylko awaria. Rozpoczyna się 28 października, to jest piątek, o godzinie 18. Serdecznie zapraszam Państwa, a trwa oj do połowy listopada, ale tak dokładnie nie pamiętam. Jest na plakacie informacja. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeria mdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.